A już za chwilę kolejny solista, tancerz sceny tańca współczesnego w Teatrze Witkacego w Zakopanem, Paweł Żołądek. Paweł zaczął tańczyć w Suchedniowie, potem przeszedł do Kieleckich Trzpiotów, a następnie dostał się do liceum o profilu tanecznym w Krakowie. Obecnie uczestniczy w kursie choreograficznym, już niedługo dołączy zatem do grona instruktorów. Drodzy Państwo, przed nami już teraz Paweł Żołądek, brawa. Bardzo gorąco dziękujemy, zatańczył dla nas Paweł Żołądek, a ta prezentacja jest fragmentem pracy dyplomowej Pawła. Nosi tytuł Wszystko, co o kobiecie wiem, ofiarować mogę ci. Trzymamy kciuki za pracę dyplomową i zapraszamy kolejnego wykonawcę. Laureatka 4. miejsca w kategorii Solo Show Dance podczas ogólnopolskiego turnieju Taneczne Pejzaże w Górze Kalwarii. Solistka Paulina Skrzypek. I prezentacja nosi tytuł Bez Ciebie. Thank you.
Dziękujemy. Zespół Trzcioty łączy teatr, taniec, muzykę, także akrobatykę, ale również śpiew, jak się okazuje. Jedna z tancerek, uzdolniona w wielu dziedzinach, zaśpiewa za chwilę utwór Dłonie. To Aleksandra Podedworna, jedna z tancerek zespołu Trzpioty, a więc Trzpiotka na co dzień śpiewająca także w studiu piosenki Wojewódzkiego Domu Kultury. Aleksandra Podedworna. Bardzo śpiewała dla Państwa Aleksandra Podedworna, piosenka Dłonie. A już za chwilę Szukając własnego cienia. Taki nosi tytuł kolejna prezentacja w wykonaniu Trzpiotów 1. Thank you.
Anna spadła z konia. To znak, że przybył nasz kolega Maj. Zieleniały włosy drzew i wieczorami słychać śpiew, i w zimnych draniach już cieplejsza krąży krew. Znów księżniczka Anna spadła z konia. W powietrzu się unosi kaczy puch. W bedetach ciągle maj i kobiety naj, naj, naj. Niestety u poety także maj. Anna spadła z konia i znów ironia opuściła nas. Krwawi ogon, serce drży, w technikolorze śnią się sny. Są nowe ptaszki, nowe ważki, nowi my. I znów księżniczka Anna spadła z konia i słychać, jak się żaby śmieją z nas. Wypadków co dzień moc, niebezpieczna każda noc. Znów kogoś ktoś pokochał, znów kogoś ktoś pokochał. Ach, kiedy, kiedy do mnie mrugnie los. A już za chwilę laureatka pierwszego miejsca w kategorii showdance powyżej lat 16 w ogólnopolskim turnieju formacji tanecznych w Suchedniowie oraz tegoroczna reprezentantka zespołu Trzpioty na Mistrzostwach Polski Jazz i Showdance, które odbędą się w Kielcach. Przed Państwem Małgorzata Boruń. Kolejna solistka, tylko tańcząca. Time.